Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Złe dane z Polski i skrzyżowanie śmierci na polskich obligacjach. Co to znaczy? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Złe dane z Polski i skrzyżowanie śmierci na polskich obligacjach. Co to znaczy? Ten wpis jest poświęcony wydarzeniom, które mają miejsce teraz w naszym kraju, na polskich aktywach, w polskiej gospodarce i zaczynamy oczywiście od danych dotyczących dynamiki wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju w grudniu. Okazała się być ona bardzo słaba. Naprawdę tak słaba, że pokonała skrajnie pesymistyczne prognozy. Dlatego też tytuł tego wpisu brzmi tak, że to są złe dane z Polski. Faktycznie po tym, jakby uwzględnić końcówkę roku, w której są wypłacane różnego rodzaju premie, różnego rodzaju dodatki, to ta skala jest zaskakująco niewielka, sygnalizuje naprawdę negatywne zjawiska w polskiej gospodarce i oczywiście w odniesieniu do dynamiki wzrostu inflacji widzimy, że te realne wynagrodzenia, czyli realny wzrost wynagrodzeń jest tutaj na minimach, na nowych minimach tendencji, która jest obserwowana od ponad roku. No i oczywiście to będzie rodziło swojego rodzaju reperkusje społeczno-polityczne, jeżeli oczywiście się to utrzyma, ponieważ no tutaj wiele może się wkrótce zmienić, jeżeli rzeczywiście zjawiska dezinflacyjne zawrócą i te tendencje będą odwrócone, a wzrost realnych wynagrodzeń cały czas będzie się utrzymywał nad poziomem 10%. Dlatego też na samym początku nowego roku ten wykres, który jest w tle, czyli realne wynagrodzenia, jak widzimy, na przestrzeni ponad 20 lat nie było takich słabych wyników. Oznacza to, że realnie nasze wynagrodzenia pozwalają nam na coraz mniej, nawet po uwzględnieniu ich wzrostu w ujęciu rok do roku. I jeszcze raz pamiętamy, że te wynagrodzenia odnoszą się do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, które tam są, zatrudniają kilka osób. Nie są uwzględnione wynagrodzenia w różnego rodzaju innych formach zatrudnienia i warto być tego też świadomym, że te dane są złe i źle sygnalizują koniunkturę. Złe tempo sygnalizuje dla polskiej gospodarki w końcówce na przełomie poprzedniego i tego roku. Dla popytu konsumpcyjnego jest to oczywiście zła wiadomość. I tutaj także bank Pekao S.A. sygnalizuje także, że ten spadek, który ma miejsce teraz, wynagrodzeń do poziomów nieco powyżej 10%, w porównaniu z inflacją bazową będzie wkrótce sygnalizował, że ta inflacja bazowa będzie miała potencjał ku temu, żeby zakręcić. No i oczywiście w takiej sytuacji zachodziłoby sprzężenie dodatnie zwrotne, w którym oczywiście takie zmniejszenie się tempa wzrostu wynagrodzeń prowadziłoby w naturalny sposób do ograniczenia tempa wzrostu cen, nawet w ujęciu bazowym, a na tym następnym wykresie z banku Pekao S.A. widzimy, jak bank sygnalizuje ścieżkę inflacji w naszym kraju na przestrzeni całego 2023 roku, tak w ujęciu konsumenckiej inflacji, jak inflacji bazowej. Widzimy, że tutaj te spadki mają cały czas mieć miejsce i jeżeli wzrost wynagrodzeń utrzymałby się nad poziomem 10% w ujęciu rok do roku, to tak mniej więcej w czerwcu znowu ta trajektoria realnych wynagrodzeń stałaby się dodatnia i myślę, że to jest scenariusz bazowy, czy faktycznie w czerwcu realna dynamika wzrostu wynagrodzeń w Polsce stanie się, będzie miała znowu wartości dodatnie. Moim zdaniem od tego, czy tak się stanie i od szybkości tego, że wynagrodzenia realne wrócą nad poziom zero, zależy nawet wynik wyborów w naszym kraju w październiku 2023 roku. Dlatego też moim zdaniem punktem bazowym jest czerwiec. Jeżeli te realne wynagrodzenia wrócą nad 0%, nad wartości dodatnie przed czerwcem, to myślę, że partia rządząca ma dużą szansę na trzecią kadencję, a jeżeli okaże się, że ta
dynamika wzrostu wynagrodzeń w ujęciu realnym cały czas będzie ujemna. Po czerwcu, no to myślę, że tutaj partia rządząca ma mniejsze szanse na trzecią kadencję, a opozycja na większą szansę na zdobycie władzy za 10 miesięcy w naszym kraju. Kolejny ciekawy wykres, który pokazuje, co może w najbliższym czasie sprzyjać temu, żeby ta dezinflacja w Polsce następowała, to jest dynamika wzrostu produktów rolnych, cen żywności i różnego rodzaju innych produktów spożywczych, i widzimy, że jesteśmy teraz w momencie tworzenia swojego szczytu. No i z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem ta dynamika i sam efekt bazy będzie się zmniejszała, dlatego też jest duże prawdopodobieństwo, że też komponent związany z żywnością będzie wkrótce bardzo wyraźnie sprzyjał procesom dezinflacyjnym i temu, żebyśmy obserwowali w Polsce zjawiska, które teraz są obserwowane na przykład dla danych ze Stanów Zjednoczonych. I jeszcze poznaliśmy ciekawe dane dotyczące wskaźników koniunktury i taki łączny wskaźnik koniunktury bardzo ładnie pokazuje, że od kilku tygodni mamy próbę wykonania utworzenia dna w cyklu koniunkturalnym i jeżeli faktycznie jest to skorelowane z zachowaniem cen nośników energii, zwłaszcza ceny gazu, no to zapowiedziane już przez w Polsce obniżki cen gazu dla przedsiębiorstw powinny jeszcze bardziej wzmocnić te pozytywne tendencje i zobaczymy, czy tak się stanie. Na następnym wykresie jest ten wskaźnik rozbity na poszczególne sektory i widać tutaj, gdzie koniunktura jest najlepsza, a gdzie najsłabsza. No i oczywiście kolejna część tego tematu, tego wpisu, to jest skrzyżowanie śmierci na polskich obligacjach i co to oznacza. Skrzyżowanie śmierci jest to takie zjawisko, w którym na wykresie średnia 3-miesięczna kwartalna, czyli 50-sesyjna, przebija od góry średnią 200-sesyjną, czyli mniej więcej średnią roczną. Takie zjawisko jest wykorzystywane i bardzo często przez inwestorów analizowane, szukane, tak, czy czasem nie mamy do czynienia z powstaniem czegoś takiego, ponieważ sygnalizuje nam to odwrócenia tendencji, w tym wypadku wzrostu rentowności polskich obligacji na tendencję spadkową rentowności polskich obligacji. No i to, że takie wskazanie powstało na początku 2023 roku, plus jeżeli by popatrzeć na histogram, czyli różnicę między zachowaniem tych dwóch średnich, widzimy, że mieliśmy do czynienia pod koniec 2022 roku z takim zjawiskiem, które jest nazywane negatywną dywergencją, czyli w tym wypadku pozytywną dla cen obligacji, czyli negatywną dla rentowności. To oczywiście jest to bardzo silny sygnał zachęty do tego, żeby polskie obligacje spadały na rentowności, czyli żeby były kupowane, czyli żeby cały rok 2023 był fantastycznym rokiem dla inwestowania na rynku obligacji. I myślę, że taki sygnał właśnie będzie płynął z tego, jak inwestorzy, którzy będą trawić po tym tygodniu wykresy poszczególnych instrumentów finansowych, jeżeli zobaczą, że to faktycznie tak się stało na polskich obligacjach, to myślę, że presja na to, żeby polskie obligacje były znowu kupowane, będzie się nasilała i inwestorzy średnio i nawet długoterminowi znowu zaczną przystępować do zakupów polskich papierów. Więc co to znaczy? Jest to bardzo pozytywny sygnał dla polskich obligacji i sygnalizuje nam, że inwestorzy zagraniczni, zwłaszcza ci, którzy mają gigantyczne kapitały liczone w miliardach euro, złotych, funtach, i tak dalej, będą grają na to, że polskie obligacje zaczną zyskiwać na wartości, rentowności spadną, że będziemy w Polsce także świadkami zjawiska dezinflacyjnego, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem oraz oczywiście, że nie ma zagrożenia dla finansów publicznych, ponieważ gdyby było jakieś zagrożenie, to byłoby już one ujęte właśnie w premii za ryzyko, która jest budowana na podstawie rentowności polskich obligacji. A jako, że od samego początku tego roku bardzo silnie zaczęły być kupowane polskie obligacje, widzimy tutaj, że ta rentowność spadła o jeden punkt bazowy, jeden punkt procentowy, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, znaczący był ten impuls, to jest sygnał, że inwestorzy wierzą w polskie obligacje, wierzą w polskie aktywa, w perspektywy gospodarcze w Polsce. No i oczywiście to, że powstała taka formacja skrzyżowania śmierci, to jest jeszcze kolejny argument ku temu, żeby angażować się, kupować polskie obligacje, licząc na to, że cały 2023 rok będzie rokiem obligacji.
Na początek zjawiska dezinflacyjne będą miały miejsce, a później efektem zjawisk dezinflacyjnych będą obniżki stóp procentowych pod koniec tego roku i być może nawet początek 2024 roku także będzie korzystny dla polskich i także oczywiście zagranicznych obligacji. Myślę, że takie wnioski płyną z wykresu, który teraz widzimy, i wykres długoterminowy tych obligacji. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat za każdym razem, kiedy powstawało skrzyżowanie śmierci na polskich obligacjach, zwiastowało to nawet kilkuletnią falę umocnienia polskich obligacji. Przeważnie był to impuls, który trwał grubo ponad rok i przeważnie ta tendencja była ku temu, żeby obserwować spadki rentowności. Dlatego też mając na uwadze statystykę, taki sygnał, który teraz powstaje na naszych oczach, będzie także faworyzował scenariusze prospadkowe, czyli korzystne dla polskich obligacji, i prawdopodobieństwo tego, że ten cały rok 2023 będzie bardzo dobry dla polskich obligacji, jeszcze wyraźniej rośnie. Myślę, że takie wnioski płyną z tego wykresu bardzo długoterminowego. I na koniec polskich obligacji wykres polskiego ETF-u na całą polską krzywą dochodowości. Wcześniej rozpatrywaliśmy tylko obligacje 10-letnie, a teraz cała polska krzywa dochodowości, która jest ujęta w tym ETF-ie na polskie papiery. I jak widzimy tutaj, w tym tygodniu potwierdzone jest jeszcze bardziej to, że na wykresie widać formację podwójne dno. A taka formacja podwójne dno zapowiada hossę i w tym wypadku jest to następne potwierdzenie, że cała polska krzywa, wszystkie polskie obligacje w terminach wygasania są na trajektorii ku wzrostom cen, czyli ku kupnie. Dlatego też moim zdaniem wnioski płynące generalnie dla polskich obligacji są niezwykle korzystne i odpowiedź na pytanie, co to znaczy, oznacza to bardzo dobre perspektywy dla polskich obligacji na cały 2023 rok i przychylam się ku temu, tak jak wiecie Państwo od mojego komentarza z prognozami na cały 2023 rok. Uważam, że ten rok będzie rokiem polskich obligacji i że one dadzą największą dodatnią stopę zwrotu przy najmniejszym ryzyku. Inne polskie aktywa, czyli rynek złotego, jest dzisiaj bardzo stabilny. Będę się teraz posługiwał świecami w ujęciu tygodniowym, ponieważ dzisiaj kończymy tydzień. Kształt i kolor świec tygodniowych inwestorzy będą szczególnie bardzo wyraźnie patrzyli. Jeżeli dzisiaj euro złoty spadnie poniżej 4,70, byłby to bardzo dobry sygnał i zachęta do tego, żeby wieścić aprecjację krajowej waluty. Oczywiście z powodu euro dolara to właśnie dolar złoty najbardziej jest pchany w dół i w tym wypadku cały czas ewidentnie te wykresy sygnalizują możliwość potencjalnego testu wsparcia 4,25-4,28. No i oczywiście od losów tego wsparcia będzie zależało, jak szybko i czy spadniemy w rejon 4 zł, ponieważ dopiero wtedy będzie następne wsparcie wyznaczone przez analizę techniczną. Także tutaj sygnały raczej pro złoty dominują. No i oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych, która, gdyby się uprzeć, można by stwierdzić, że ten tydzień oznacza także walkę i zaznaczenie znaczenia średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Ona na indeksie WIG20 przebiega w rejonie 1985 punktów. Zabrakło około 20 punktów, żeby ją przetestować tak punktowo, ale myślę, że ten poziom jednak funkcjonuje. A co dalej? Oczywiście będzie to uzależnione od koniunktury na giełdach papierów wartościowych, ale przede wszystkim na eurodolarze. I to właśnie eurodolarem będę się kierować, by pozycjonować się mentalnie na giełdzie papierów wartościowych co do tego, co się może dalej wydarzyć. Ponieważ bez spadków euro-dolara nie ma co liczyć na spadki na WIG-u 20 i na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. A to, co sprzyja bardzo wyraźnie rynkom takim jak warszawska giełda papierów wartościowych, to informacja o tym, że mamy największy boom na kupowanie chińskich akcji od 2020 roku i ten wykres pokazuje, że ilość dni, gdzie konsekwentnie inwestorzy netto kupują chińskie akcje, jest rekordowy i zaczynamy zbliżać się do tego, żeby pokonać te maksima, które były ustanowione zaraz po tych zawirowaniach 2 lata temu, czyli w 2020 roku. No i oczywiście jest to bardzo pozytywna informacja także dla giełdy papierów wartościowych w Polsce. Także wnioski są optymistyczne.
Na całym świecie dzisiaj dyskontujemy dane z Niemiec o produkcji, o inflacji producenckiej. Ona bardzo wyraźnie zaczyna spadać. Widzimy procesy dezinflacyjne po prostu jak na dłoni. Przełożenie się zachowania ceny gazu na inflację producencką w Niemczech jest ogromne, ale dane nie były takie, jak zakładały prognozy, ani nie były takie, że pokonany został poziom 20%. Dlatego też jakoś tak rynek wyraźnie na nie nie zareagował, ale widzimy jak na dłoni te procesy dezinflacyjne w kolejnej odsłonie. Pytanie jest dzisiaj takie, gdzie zakończy tydzień indeks Standard & Poor? Tutaj mamy odbicie od średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym, a ten wykres, który jest w tle, oznacza wykres w ujęciu tygodniowym. I widzimy, że być może będziemy świadkami wkrótce próby wywołania tendencji spadkowej, natomiast dwie siły ścierają się ze sobą. No i oczywiście giełda papierów wartościowych będzie musiała wybrać na Wall Street. Czy dyskontuje twarde lądowanie amerykańskiej gospodarki, a w tej sytuacji ta średnia na wykresie tygodniowym, która jest teraz w tyle zostanie pokonana, czyli rejony około teraz 3700 punktów, albo jeżeli będą giełdy dyskontowały miękkie lądowanie, to w takiej sytuacji rejon 4000 punktów i średnia 200 sesyjna, ale na wykresie dziennym będzie pokonana. No i oczywiście rynek teraz będzie musiał zdecydowanie wyrazić swoją opinię, podjąć decyzję, a my będziemy musieli się do tego dostosować. Chociaż obserwujemy w ostatnim czasie, że na fali wzrostów euro-dolara giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych zachowuje się najgorzej i ma mniejsze znaczenie dla tego, co się dzieje w Europie, czy też na rynkach rozwijających się. I ten wykres, który jest tutaj dobitnie, to pokazuje, gdzie widzimy stopę zwrotu od samego początku tego roku na Wall Street względem na przykład indeksów giełdowych w Europie, czy też emerging markets. Giełda w Niemczech, jeżeli dzisiaj indeks DAX zakończy na poziomie 15 tysięcy punktów, to cały ten dzień będzie miał tylko chwilowy charakter spadkowy. Myślę, że nawrót tendencji wzrostowej powinien wystąpić. Jeżeli dzisiaj zakończymy tydzień nad poziomem 9 tysięcy dolarów, a jest na to bardzo duża szansa, to i charakter świecy tygodniowej na cenie miedzi będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. To, że amerykański dolar nie chce się umacniać, plus spadają rentowności amerykańskich obligacji, to jest paliwo do tego, żeby cena złota dalej rosła, stąd też takie zachowanie. No i będziemy patrzeć, czy opory na cenie ropy naftowej pękają, ale na chwilę obecną raczej konsolidacja jest tutaj do obserwacji, a nie odwrócenie tendencji. Kolejny ciekawy rynek to Bitcoin, ponieważ dzisiaj, jeżeli zamkniemy tydzień nad poziomem 20 tysięcy dolarów, to faworyzowane będą scenariusze prowzrostowe, a już zwłaszcza nad poziomem 21 tysięcy dolarów. I w takiej sytuacji jeszcze bardziej będę się spodziewał ataku na opory w rejonie 24,5 tysiąca dolarów, gdzie właśnie także mamy średnią 200 sesyjną, na co patrzy bardzo wielu inwestorów. I oczywiście wskazania analizy międzyrynkowej, kryptowalut, surowców, walut będą i oczywiście obligacji amerykańskich będą także sygnalizowały, że te spadki na Wall Street raczej są chwilowe, a nie jest to nawrót do tendencji spadkowej. Dlatego też zobaczymy, czy ta analiza międzyrynkowa będzie miała swoje uzasadnienie. I amerykański dolar, mówiłem, że ten poziom 1,08 nie chce być pokonany, a to cały czas faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Dopiero pokonanie ostatnich minimów z ostatnich dni będzie sygnałem, że tutaj amerykański dolar ma ochotę się umocnić, ale na chwilę obecną tego nie widać. I jeżeli popatrzymy na rynek, to na końcu japoński jen, gdzie Bank of Japan w tym tygodniu doprowadził do gigantycznej zmienności. Ta zmienność powinna się cały czas utrzymać, a dzisiejsza presja na to, żeby sprzedawać jena, wywołana jest danymi o inflacji w Japonii, a widzimy tutaj, że ta inflacja na poziomie 4% jest najwyższa od 1981 roku. No i oczywiście bank będzie musiał się tutaj zdecydować, określić, co dalej będzie robić, chociaż oczywiście im wyższe poziomy inflacji, tym większa presja na rzecz wzrostu w rentowności japońskich obligacji, a w takiej sytuacji dawałoby to paliwo ku temu, żeby jednak wieścić umocnienie jena japońskiego, ale jak widzimy tutaj
dynamiczne są zmiany i rynek dyskontuje informacje, które wcześniej nie były, które się wcześniej nie pojawiły, oraz wszystkie inne oczekiwania na temat tego, co się może wydarzyć w kolejnych miesiącach i kwartałach, zwłaszcza gdy w najbliższych tygodniach w marcu zmieni się prezes Banku Centralnego w Japonii. No i tutaj zmienność cały czas może być ogromna, warto o tym pamiętać. Zachęcam także do tego, żeby zaznajamiać się z materiałami edukacyjnymi, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Cały czas tematem jest to, czy mamy do czynienia z początkiem trwałej hossy na GPW. Warto się zaznajamiać na początku tego roku z wszystkimi materiałami edukacyjnymi, by śledzić, jak tutaj inwestorzy nastawiają się i ci profesjonalni uczestnicy rynku na to, co może się wydarzyć w całym 2023 roku, żeby wiedzieć więcej, żeby zmniejszać ryzyko własnych inwestycji i prawdopodobieństwo zwiększać sukcesu swoich własnych inwestycji. Zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Pozdrawiam i życzę dzisiaj stopy zwrotu